Zależało nam na tym, aby powstały tam normalne budynki o skali porównywalnej z okolicą. Przecież ten obiekt przygniata swoją kubaturą nawet dyrekcję PKP, która jest z tyłu, a kiedyś to był największy obiekt w okolicy. Nikt nie może wykluczyć startowania w wyborach. Ja wiem, jakie są moje zalety, jakie są wady i jeżeli miałbym podjąć taką decyzję, to przede wszystkim musiałbym to podjąć po mocnym namyśle. Kilka dni temu otwarto nową galerię handlową we Wrocławiu, no i posypała się lawina krytycznych komentarzy. Przemek, ty jesteś jednym z chyba z największych krytyków Wrocławii. Wytłumacz nam, dlaczego to źle, że taki obiekt powstał we Wrocławiu? Tutaj warto przytoczyć całą historię powstania tej inwestycji. Otóż wyglądało to w ten sposób, że spółka Polbus PKS, czyli spółka Skarbu Państwa, miała oprócz swojego taboru autobusów, oprócz tych wszystkich linii autobusowych, które jeżdżą dla tej właśnie spółki państwowej, co ważne, ta spółka posiadała tą gigantyczną działkę w centrum Wrocławia, działkę, która była bardzo atrakcyjna i została ona sprzedana pod centrum handlowe. To znaczy inaczej, ta działka została sprzedana jako działka z określonym planem zagospodarowania. Można tam było zrobić to, co w tym momencie było zgodnie z prawem dozwolone. Rok po sprzedaży tej działki ten plan zmieniono na korzyść inwestora. Inwestor zarobił bardzo dużo pieniędzy. Na pewno cena w momencie, kiedy byśmy mieli inne przepisy dotyczące tej działki, byłaby inna. Radni przyklepali ten plan praktycznie bez żadnych uwag. Było kilku radnych, którzy byli mocno po naszej stronie, za co im wielkie dzięki i należy ich wspominać. Krzysztof Bramorski. Krzysztof Bramorski, Sebastian Lorenc. Byli też z innych klubów, ale to były pojedyncze osoby. A pozostali mówili takie rzeczy, że na przykład ta działka, pomimo tego, że obiekt będzie wielkości klasztoru w Lubiążu, to jest idealna skala dla Wrocławia. To samo mówili urzędnicy, że takie atraktory przyciągania ludzi to jest doskonałe rozwiązanie, że ludzie mają chodzić pomiędzy galeriami handlowymi. To były rzeczy, które nam się zdecydowanie nie podobały. Zaproponowaliśmy taki społeczny projekt planu. Został on zresztą przez urzędników nazwany społecznym i odrzucony jako społeczny. Bardzo mocno krytykował nas między innymi Jerzy Michalak wtedy za tą naszą propozycję. Co ważne, list, który napisaliśmy, że cały ten sposób procedowania tego planu no, nie jest najszczęśliwszy, łagodnie mówiąc, podpisały olbrzymie autorytety z historii sztuki, architektury, urbanistyki we Wrocławiu, profesorowie Uniwersytetu Politechniki. Więc po naszej stronie było mnóstwo głosów, chociaż nie byliśmy wielką grupą, to na pewno trzeba powiedzieć. Dzisiaj jest tak, że widać, że to spowodowało olbrzymią zmianę. Po tych kilku latach zwykli mieszkańcy Wrocławia, którzy nie interesują się na co dzień urbanistyką, inwestycjami, mówią, że sporo z tych ludzi mówi, że zdecydowanie to nie był dobry pomysł. Jaki mieliście wy plan? Co wasz plan zakładał? Co tam miałoby powstać, gdyby wasz plan mógł być zrealizowany? Przede wszystkim powiedzieliśmy tak, to nie może być jeden wielki, gigantyczny obiekt, który szczelnie wypełnia cały kwartał zabudowy. Kwartał niewielkości, powiedzmy, kwartału na Starym Mieście, w Śródmieściu Wrocławia, tylko gigantyczny obiekt, który ma kilkaset metrów długości w każdą stronę i dzisiaj, na przykład od południa, widzimy gigantyczną betonową ścianę bez żadnych okien. Zależało nam na tym, aby powstały tam normalne budynki o skali porównywalnej z okolicą. Przecież ten obiekt przygniata swoją kubaturą nawet dyrekcję PKP, która jest z tyłu, a kiedyś to był największy obiekt w okolicy. Spójrzmy, jak wygląda na przykład dworzec główny z tamtej strony. To jest mikroskopijny dworzec, jak w małym mieście, tak by się wydawało. A przecież to jest jeden z najpiękniejszych, największych dworców w Polsce. Więc ta skala kompletnie nie została zachowana. Nam zależało na tym, aby rzeczywiście powstały tam inwestycje. Powstał biurowiec, hotel, nawet centrum handlowe. Ale niech to wszystko będzie w takiej wrocławskiej skali, a nie skali odpowiedniej dla Bielan Wrocławskich czy przedmieść miast na wschodzie Europy. Porozmawiajmy może o smogu, bo jakby temat smogu łączy się bezpośrednio właśnie z Wrocławią. Podnosicie, że przez to, że samochody będą, klienci będą przyjeżdżali samochodami do Wrocławii, tego smogu będzie jeszcze więcej niż teraz. Faktycznie jest takie zagrożenie? A jak dobrze wiemy, na dniach został uchwalony pomysł miasta Wrocławia, jak sobie z tym smogiem radzić i właśnie on zakłada między innymi wstrzymanie tego wjazdu samochodu do centrum miasta. No tak, wstrzymanie wjazdu do centrum miasta polega na tym, że właśnie powstał parking na kilka tysięcy samochodów.
Oczywiście, na dworzec też trzeba czasem przyjechać samochodem. Który już tworzy korki dość olbrzymie, nie tylko w samym centrum, ale też w okolicach. No właśnie, spójrzmy na parking, który jest przy dworcu PKP. Wyjechanie z niego zajmuje czasami pół godziny. Sam kiedyś musiałem wyjechać samochodem z tego dworca, bo przyjechałem z dużymi bagażami z wakacji. No i okazało się, że 25 minut zajęło odjechanie taksówką z parkingu przed dworcem. Więc to tylko pokazuje, co będzie działo się od południa, od Wrocławii. Tylko tutaj właśnie, najśmieszniejsza rzecz, jaka w ogóle jest w całym tym planowaniu po wrocławsku, komunikacji i różnych kwestii smogowych. Otóż miasto zaplanowało, w jakim obszarze ten ruch samochodowy ma zostać ograniczony. To jest obszar naprawdę spory, bo od ulicy Pułaskiego do placu Orląt Lwowskich. Całe ścisłe centrum miasta, nawet nie ścisłe, bo można powiedzieć, że szersze, ale z tego całego projektu już w planie zapisano, że wyjmuje się Galerię Dominikańską. Znowu jeden inwestor ma lepsze warunki niż wszyscy pozostali. Dlaczego sklepikarz, który ma na przykład swój lokal na Świdnickiej czy na Piłsudskiego, ma mieć gorsze warunki pracy niż ten, który ma swój lokal w galerii handlowej? Jak rozumiemy, do Galerii Dominikańskiej będzie można starym dieslem dojechać. Oczywiście, to będzie wyjątek, który jest zapisany w planie gospodarki niskoemisyjnej dla Wrocławia. Cały obszar z wyjątkiem dojazdu do Galerii Dominikańskiej. Czyli bilet parkingowy w Galerii Dominikańskiej nie tylko uprawnia Cię do parkowania, ale też poruszania się po ścisłym centrum miasta. Tak. A jak odniesiesz się do tej całej pozostałej części tego planu, bo to jest dofinansowanie dla mieszkańców, którzy dołączą się do węzła ciepłowniczego i to pozostałe wsparcie właśnie dla poprawy jakości powietrza we Wrocławiu? Generalnie ten plan, jego główne założenia, czyli poprawa komunikacji zbiorowej, likwidacja pieców, dofinansowanie do likwidacji pieców w domach jednorodzinnych, jest okej. Tylko najważniejsza rzecz, o czym mówią też inni kandydaci na fotel prezydenta Wrocławia. A do tego zaraz idziemy jeszcze. Wszyscy mówią, że smog trzeba zlikwidować, że trzeba ludziom pomóc też przez dopłaty do opłacania na przykład gazu, co jest droższe, czy ogrzewania elektrycznego. Więc generalne założenia takie merytoryczne są okej, tylko cały problem... Zadam pytanie inaczej, bo już widzę, do czego zmierzasz i to mniej się pokryje z tym, co zapytać. Czy Twoim zdaniem to jest rzucona obietnica, którą będzie późno ciężko zweryfikować w perspektywie tych 10 lat, bo to jest plan na 10 lat do przodu, czy to jest konkretny plan działania w Twoim uczuciu prywatnie? No dokładnie, to jest kluczowy niuans. 10 lat na realizację tego planu. 10 lat i 200 milionów złotych. 300. Przecież to są środki, jakie wydaliśmy na World Games. Wrocław stać na igrzyska, mówi prezydent, a nie stać na to, żeby takie środki wyasygnować w bardzo krótkim czasie, powiedzmy 3-4 lat, tak jak stanowi uchwała antysmogowa. Mielibyśmy te piece zlikwidować jak najszybciej właśnie po to, żeby nasze dzieci nie musiały się truć. Rocznie 1000 osób we Wrocławiu według badań naukowców umiera z powodu smogu i stać Wrocław na to, aby wyasygnować odpowiednie środki, tym bardziej, że na przykład Kraków w ubiegłym roku wydał 60 milionów, dostał dodatkowo 50 milionów z Unii Europejskiej i od rządu i nie był w stanie tak dużych pieniędzy wydać. Wrocław chce wydać 20. To jest naprawdę żenująco mało. Wspominałeś o prezydencie. W przyszłym roku poznamy nowego gospodarza Wrocławia. I teraz powiedz nam, bo krąży taka plotka, że mocno rozważasz start w wyborach prezydenckich. Nikt nie może wykluczyć startowania w wyborach. Ja wiem, jakie są moje zalety, jakie są wady i jeżeli miałbym podjąć taką decyzję, to przede wszystkim musiałbym to podjąć po mocnym namyśle, z mocną ekipą. Nie da się ukryć, że na przykład o tym, aby we Wrocławiu likwidować smog, mówiliśmy w 2009 roku, w czasie, kiedy mówiono pierwszy raz o tym, aby powstała druga elektrociepłownia. My wtedy złożyliśmy wniosek do prezydenta, aby we Wrocławiu zlikwidować piece najpierw, a później budować elektrociepłownię, która będzie miała dodatkową moc. Gdyby było tak, że nasze postulaty są realizowane na bieżąco, a nie do 2028 roku, czyli 20 lat później niż my postulowaliśmy, to można by było mówić, że we Wrocławiu Wrocław idzie we właściwym kierunku. W momencie, kiedy politycy wyłącznie reagują na sytuacje kryzysowe, no to naprawdę trzeba się zastanowić, kto Wrocławiem powinien rządzić. To może trochę inaczej, bo z tego, co mówisz, domyślam się, że jednak analizowałeś to, czy wystartujesz, czy nie. I na pewno, jeżeli byś wystartował, musiałbyś mieć zaplecze. Osoby, które byłyby w tym twoim zespole. Czy takie osoby już analizowałeś, czy to jeszcze jest, czy w takim razie jeszcze zastanawiasz się nad tym?
No nie da się ukryć, że na przykład nasz plan dla okolic dworca PKS został przygotowany przez silne grono ekspertów, architektów, urbanistów. Też inne nasze projekty, które przygotowywaliśmy, Centrum Świebockie, to jest jedyny spójny plan na całą nową dzielnicę Wrocławia. To są projekty przygotowywane przez ekspertów i z Politechniki, i z Uniwersytetu. Mamy szerokie grono ludzi, którzy myślą podobnie jak my, więc z jednej strony, no muszę powiedzieć, że to zaplecze mamy bardzo silne, z drugiej strony też są osoby, które ze względu na swoje etaty nie chciałyby, aby ujawniać ich nazwiska. Jasne, to jeżeli już ustaliliśmy, to najważniejsze, że te prace trwają, to na pewno też śledzisz ten już wyścig, który się rozpoczął, czyli konkretne dwa nazwiska, profesor Alicja Chybicka, z którą ty i twoje towarzystwo Upiększania Miasta było nieudolnie dość łączone jako kandydat właśnie wrocławian, związku właśnie aktywistów i Jerzy Michalak. Jak ty oceniasz te dwie kandydatury? Czy to są w waszej, twojej opinii osoby, które mogą być tym takim prawdziwym przywódcą tego miasta? Jak dla mnie kluczowe są trzy elementy w przypadku kandydata na prezydenta. Pierwszy to wiedza merytoryczna i tutaj obie te kandydatury są dosyć mocne. Nie da się ukryć, że Jerzy Michalak w bardzo dobry sposób rozwija szybką kolej miejską, która przez lata wydawało się, że każdy właściwie mówił, nie da się tego zrobić. Każdy w urzędzie miasta, każdy w urzędzie wojewódzkim, marszałkowskim przez lata się tego nie dawało zrobić. Dzisiaj pokazuje, że można. Z drugiej strony, no, Jerzy Michalak był tym, który bardzo mocno wspierał budowę Wrocławii i nie wiadomo, jak w przyszłości będzie stanowił prawo we Wrocławiu jako już realizator takich rzeczy. Więc jest to kandydatura kontrowersyjna, trzeba było się bardzo mocno zastanowić, czy poprzeć takiego kandydata. Inne plusy i minusy są po stronie pani profesor. Otóż na pewno jako autorytet w dziedzinie medycyny, jako organizator, jest to osoba bardzo poważna, osoba, którą należy cenić. Z drugiej strony też jest tak, że po tym pierwszym głosie, że to jest kandydat obywatelski, okazało się, że nie do końca. Ja tutaj nawet nie mówię o naszym środowisku, ale wiele innych środowisk chciało się zdystansować. Ważne jest też to, że Platforma Obywatelska rządziła Wrocławiem. Platforma Obywatelska swoim wiceprezydentem, w cudzysłowie, zbudowała stadion we Wrocławiu, co do którego byliśmy bardzo sceptyczni. Krytykowaliśmy. I chyba dalej jesteście. Tak, jak najbardziej. Krytykowaliśmy koncepcję taką, jaka powstała. Jesteśmy w tej chwili na Placu Wolności, pod którym za absurdalnie wysokie pieniądze zbudowano parking, z którego nawet kierowcy nie są zadowoleni. To też jest pomysł przecież Bogdana Zdrojewskiego, który w tej chwili chce mocno włączyć się, nie wiemy jeszcze w jaki sposób, w kampanię pani profesor. Zobaczymy, co będzie dalej. Ja nie mówię, że ja chcę startować, wręcz przeciwnie, ja się od tego dystansuję jak najbardziej. Póki co, ale jeżeli będzie tak jak dzisiaj, we Wrocławiu tak naprawdę nie ma mocnego kandydata, który tak jak kiedyś całkowicie kierunkował sytuację, na pewno będzie tak, że PiS wystawi kogoś. Jeżeli to będzie na przykład senator Obremski, to wiadomo, że będzie łączony ze środowiskiem prezydenta Dutkiewicza. No i właśnie, prezydent Dutkiewicz, kogo namaści? Może być tak, że z jednej strony namaści kogoś, kto będzie czymś, jakimś nowym kandydatem dla Wrocławia, a może być tak, że właśnie namaści nie wprost senatora Obremskiego. Przecież to był jego zastępca, wykreowany jako jego kandydat do Senatu. Przemku, dziękujemy Ci za poświęcony czas, a Państwa zachęcamy do subskrypcji naszego kanału oraz włączenia się aktywnie do debaty na temat tego, co dzieje się we Wrocławiu i jaka przyszłość powinna czekać stolicę Dolnego Śląska. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.